Słuchajcie, jesteśmy na CSS, które wydarzenie motoryzacyjne, które mieści się na arenie Zabrze, gdzie razem z Trabant Byszkieli, z Kubią Tur, kłaniam się, prowadzimy to wydarzenie, a mianowicie jest wiele konkursów tematycznych związanych z samochodami. Na najniższe auto, na najgłośniejszy wydech, albo jak wcześniej było, walnąć jak Hanka w kartony. Pamiętamy, co się z nią stało. Czyli auta dojeżdżały do kartonów tak, żeby nie uderzyć. Poza tym jest wiele atrakcji dla dzieciaków. No, rajdowiec młody. Tak, mamy tu też ciekawego człowieka, 9-letniego rajdowca. Rozumiecie? 9 lat, a on startuje w rajdach. No, dla mnie bomba, tak? Nie wiem jak dla innych. Druga edycja CSS odbędzie się na parkingu podziemnym, na parkingu Górnika Zabrze. Myślę, że nie pierwszy i nie ostatni raz się będziemy widzieć. Generalnie zlot podzielony był na strefy. Klasyki, gdzie teraz stoimy, po daily, trochę delikatnie przerobione, po pro, gdzie już jest coś więcej, no i pro extreme, gdzie nie tylko wygląda, ale jeszcze ma zarąbiste wyniki, zarąbisty silnik i generalnie wymiata. Teraz akurat stoimy na strefie klasyk, jak już wspomniałem. Klasyczne auto, no, kto nie zna tej bajki, niech się wstydzi. Znają ją najmłodsi, nie jeden się na niej wychował. Następnie, jak widzimy, no już trochę mniej samochodów, bo jest taka godzina, a nie inna. Ale mamy strefę daily, strefę pro i pro extreme.